Prosimy delegację klasy siódmej do przekazania sztandaru. Stop. I prosimy o przekazanie sztandaru. Delegacja klas ósmych wysłał. Sztandar szkoły wyprowadzić. Prosimy o zajęcie miejsc i zapraszamy pana dyrektora. Największym powodem do chwały nie jest to, że nigdy nie upadamy, ale to, że potrafimy po upadku się podnieść. Tak mawiał chiński filozof Konfucjusz. Witam na uroczystości zakończenia roku szkolnego 2021-2022. Gospodarza naszej gminy, pana wójta Karola Burka. Przewodniczącą Rady Rodziców, panią Justynę Jagiełłowiczną wraz z rodzicami. Gościa honorowego dzisiejszej naszej uroczystości, pana prezesa Krzysztofa Kaczyńskiego. Pana inspektora Michała Wójcika. Kiedy spotkaliśmy się tutaj we wrześniu na uroczystej inauguracji roku szkolnego, który właśnie dobiega końca, w swoim przemówieniu wspomniałem wam między innymi o tym, że zawsze dobrze jest wyznaczyć sobie cele do zrealizowania. Nawet jeśli z pozoru mogą one wydawać się zbyt ambitne. Starałem się wówczas wam przekazać, że warto jest mieć marzenia, dalekosiężne plany, stawiać sobie wysoką poprzeczkę, podejmować próby i nie ustawać w staraniach. Nawiązuję dzisiaj do tamtych słów, ponieważ uważam, że nie straciło niczego ze swojej aktualności. Wręcz przeciwnie, w dniu zakończenia roku szkolnego wydają się one ważniejsze niż kiedykolwiek. Pomyślcie przez chwilę o postanowieniach, które 10 miesięcy temu składaliście sobie. A być może także inne. Co chcieliście osiągnąć? O czym marzyliście? Czy udało wam się zrealizować wszystkie zamierzenia? Chciałbym, aby ci z was, którzy odpowiedzieli na to pytanie przecząco, zastanowili się przez chwilę nad tym, dlaczego się nie udało. Co stanęło wam na przeszkodzie? Jakie wyciągnęliście z tego wnioski na przyszłość? Czego się nauczyliście dzięki tej lekcji? Pamiętajcie o tym, że każdy z nas popełnia błędy, bo tylko w ten sposób jesteśmy w stanie się uczyć i zdobywać cenne doświadczenia. Niepowodzenia w żaden sposób nie umniejszają naszej wartości. Dlatego nie powinny mieć one wpływu na to, co o sobie myślicie. Bo od razu mówię, że nie umawiałem się z proboszczem. Natomiast bardzo wiele mówią o tym, jak reagujecie na porażki,
czy wyciągacie z nich wnioski i czy potraficie dzięki nim stawać się lepsi. To bardzo cenna umiejętność, która z pewnością przyda wam się w życiu. Tym z was, którym udało się osiągnąć sukces, także chciałbym powiedzieć kilka słów na pożegnanie. Mój drodzy, przede wszystkim powinniście być z siebie dumni. Ciężko pracowaliście, włożyliście dużo wysiłku i energii w to, aby znaleźć się w tym miejscu, w którym teraz jesteście, i swoją systematycznością, sumiennością oraz wytrwałością udowodniliście, że zasługujecie na nagrody i najwyższe wyróżnienia. Pamiętajcie jednak, że efekty, aby były trwałe, wymagają pielęgnowania. Dlatego mam nadzieję, że nie spoczniecie na laurach. Wykorzystajcie nadchodzące 2 miesiące, by oddać się długiemu wypoczynkowi, bo w pełni wam się należy. Ładujcie akumulator, relaksujcie się, bawcie, a po wakacjach wróćcie do pracy, by powtórzyć swój tegoroczny sukces. Wiem, że was na to stać. I na zakończenie wszystkim wam, drodzy uczniowie, życzę wspaniałych, niezapomnianych przygód do doskonałej zabawy, beztroskiego, ale i bezpiecznego wypoczynku. Zgromadzenie jak największej kolekcji nowych, cudownych wspomnień. I jest w zwyczaju naszej szkoły, że zawsze na początku uroczystości wyróżniamy tych uczniów, którzy osiągnęli, że tak powiem, największy sukces. Czyli są najlepsi z najlepszych. Jak to się dzieje? W bardzo prosty sposób. Wystarczy wystartować w klasie czwartej i przez kolejne lata nauki być zapraszanym tutaj na środek. I jeżeli prowadzi do klasy ósmej, no to wtedy nasza rada pedagogiczna razem z moją zgromadzoną osobą postanawia was wyróżnić w sposób szczególny. Dlatego też w tym roku zapraszam tutaj Julkę Walcerowską z rodzicami i Gregora z rodzicami, Gabrysię Janoszek z rodzicami i Jana Nadziaszczyka z rodzicami i Oliwię Sitek z rodzicami. Szczególne brawa proszę dla Jana. Panie Wójcie, bardzo proszę.
Panie dyrektorze, jeszcze do zdjęcia. W takich
momencie dziękczynienia i okazania wdzięczności za trud całoroczny. I cóż, dziękuję młodzieży, tym z klasy 8, którzy już wychodzą z murów tej szkoły, ale również wszystkim klasom, wszystkim dzieciom, które również przyszły niedawno do szkoły, są w klasie 1, 2, 3. Niedługo będą w tych starszych klasach. Dziękując Wam, gratuluję również tego wspaniałego uzyskania wyników takich, powiedzmy, na miarę czerwonych pasków. Tak? Te paski się trafiają dzisiaj na pewno. Myślę, że pewnie w przyszłym roku będzie ich więcej. Życzę Wam, słuchajcie, przede wszystkim młodzieży klasy 8, która już odchodzi z tych murów naszej szkoły, ale nie odchodzi z Rzeszniowa, nie odchodzi z naszej gminy, abyście każdego dnia pamiętali, skąd wychodzicie, gdzie wzrastałyście, gdzie są Wasze korzenie. My Was wspieramy nie tylko na dzisiejszym spotkaniu, ale każdego dnia jesteśmy z Wami. Życzę Wam, abyście każdego dnia, na każdej drodze swojego życia spotykali wspaniałych ludzi, takich właśnie wartościowych jak w tej szkole, którzy Was również poprowadzą, przeprowadzą Was przez ten trudny czas również wzrastania w szkole średniej, później na studiach, abyście realizowali swoje marzenia, swoje pasje i wzrastali na wartościowych ludzi. Wielu, wielu wspaniałych wrażeń na wakacjach, odpoczynku, dla wszystkich odpoczynku życzę. I oczywiście tej energii, która powinna gdzieś tam się doładować, aby 1 września ruszyć pełną parą w nowym roku szkolnym. Dziękując, składamy pytanie do Pana Dyrektora, na ręce Pana Dyrektora, dla wszystkich Państwa, Rady Pedagogicznej i pracowników Zespołu Szkoły. Dziękuję bardzo. Dalsze takie miłe współdziałanie. Dziękujemy serdecznie.